Jestem w Poznaniu z Stachem. Siema. I z Wojciechem. Dzień dobry. I ciśniemy do jakiegoś najstarszego sklepu. Chłopaki mnie tu odprowadzają dzisiaj, więc wbijamy, zobaczymy co tam jest. Jeżeli nie kojarzycie, to jest Stachu i Wojciech z LEGO Masters 4. Okej, okay. Sklep nazywa się Tryton i mieści się na Głogowskiej 125. W Poznaniu. Wiedzcie się nazwą, jak będzie pisane gry i konsole, bo też tutaj można kupić jakieś giereczki na playkę. Chłopaki już buszują, nie? No jak? Widzicie, jest tutaj sporo tajli różnych, to nawet bardzo fajnie wyeksponowane. Jeżeli jakiegoś wam brakuje, no to śmiało, to wbijajcie. Mnie zaciekawiły te stare takie seciki, to jest Mission Mars. Słuchajcie, ten set kosztuje 400. Jest sponio, ale obejrzyjmy, co tutaj jeszcze jest. Ale powiedzcie mi coś o tej serii. A tutaj trafiłem perełeczki, Gwiezdne Wojny i bombki. Tutaj mamy seciki z Harry'ego Pottera z kartonikami jako tło. Tutaj coś system, jakieś dinozaury, a tutaj istna perła, czyli hokeiści. Oczywiście wziąłem wszystkich na końcu filmu, wam pokażę, to żeśmy kupili ze Stachem, ale na razie wybieramy klocki. Zobaczcie, co znalazł Stachu. Zaraz wam wytłumaczę, jak to działa. Myślę, że majster robi takie unikaty. To się zderza i jakiś mechanizm się chyba robisz coś. Dobra, biorę, ogarniemy to na live'ie. Prosimy Stacha o pomoc. A tutaj węże do Cyberpunka. Takiego projektu, który teraz obecnie buduję. Do tych hokeistów to będziemy rozgrywali prawdziwy meczek na lodzie. Na razie Stachu wybrał czerwonego, wybrałem niebieskiego. W sumie to wziąłem wszystkich. O! Tak wygląda gra. Tak, no. No tak mocno. No powiem wam, że testowaliśmy, jak tutaj rozgrywać, jak to w ogóle działa, jak rozegrać meczyk. Trochę nam nie wychodziło, ale zobaczymy, jak nam wyjdzie w prawdziwym lodowisku. No i proszę. Hokeista wybrany, Stachu zgarnął najszybszego, czerwony kolor, wiadomka. Kosztował chyba z 20 parę złotych. No dobra, obejrzyjcie, jakie ja zrobiłem zakupy. To są hokeiści, które kupiłem, pomarańczowy, niebieski, czarny. Dodatkowo te trzy seciki z Gwiezdnych Wojen. No i wiadomo, że najważniejszy jest ten z Gwiazdą Śmierci. Dzięki Stachu za podpowiedź. Czy wy mieliście już takie rzeczy? Opowiedzcie mi, bo bombki na choinki to mam niesamowicie fajne i cool. A tu jest secik taki z Marsa, trochę mniejszy, Mission Mars, który znalazłem i w sumie go kupiłem i zaraz będziemy go składać. Pełna reklamowa. Stachy też się nakupowały. Kupił bidon na siłownię. Tak, no. W którym jest zestaw oraz to słuchy. Różne. A resztę zobaczycie moich zakupów na jakimś live'ie. Pozdro z Poznania. Pozdrawiam. Elo. Pa, pa. Dzięki za oprowadzanie. Pozdro majsta.